Moi drodzy, w ten cudny, magiczny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Ach, kochani moi, magia, czarodziejstwo, ulica Pokątna, Hogwart i chłopiec, który przeżył, a to może oznaczać tylko jedno. Harry Potter, Harry Potter, zawitał na Wielkiego Buka. I do tego w jakiej przeboskiej odsłonie, aż się sam tutaj chaos wkrada do tego filmiku. Chaos radosny, chaos przeuroczy, bo Harry Potter to przecież powrót do dzieciństwa, powrót do młodzieńczych lat i jeszcze do tego tak wielu z was przecież dorasta i dorastało razem z Harrym. Dzisiaj razem we współpracy z księgarnią internetową Platon24, do której link znajdziecie poniżej, opowiem wam o pierwszym tomie tej kultowej już pozycji literatury dziecięcej i młodzieżowej, a na dokładkę do tego księgarnia internetowa Platon24 przygotowała dla was konkurs! Ale po kolei, specjalnie dla was, Harry Potter i kamień filozoficzny J.K. Rowling. Jakieś przekąski? Proszę mieć grzelki o smaku rakiety. Panie, co pan? Tylko herbatka jest! Z cytrynką lub bez! A to nie jest ekspres do Hogwartu? Panie! Jakiego Hogwartu? Czy ja muszę wam streszczać historię Harry'ego? Czy ktoś jeszcze tutaj jej nie zna? Ale, tradycji musi stać się zadość. Harry jest sierotą pod rzutkiem i mieszka w normalnej rodzinie swego wujostwa państwa Dursleyów. Harry mieszka w komórce pod schodami, jest szykanowany zarówno przez swojego wujostwo, jak i przez swojego ukochanego kuzyna, utuczonego Dudleya, zwanego również Dudziaczkiem. Ale Harry nie ma pojęcia, że w niemugolskim, równoległym świecie Harry sam w sobie jest już legendą. Bo kochani, Harry jest czarodziejem z krwi i kości, a jego przeznaczeniem jest, no właśnie. Bo przeznaczenie Harry'ego to jednocześnie jest jego przekleństwo, ale o tym opowiem wam innym razem, a dzisiaj wspomnę jedynie, że Harry trafia do szkoły magii i czarodziejstwa, do Hogwartu, gdzie ma szkolić się w swoich niezwykłych zdolnościach. A tam przygód moc, razem ze swoimi cudnymi, wspaniałymi przyjaciółmi, Ronem i Hermioną, odkrywa tajemnice tej szkoły, odkrywa przeróżne sekrety, przeżywa moc przygód i dowiaduje się, że sam wiesz kto wraca. Chyba udało mi się to tak mniej więcej streścić bez spoilerów, ale wiadomo jak to wszystko się kończy. 482 punkty dla Gryffindoru. Pytanie piąte. Jak miał na imię władca Narnii? Lew Tołstoj. Odpowiedź połowicznie dobra. 500 punktów dla Gryffindoru. Pierwszy tom przygód Harry'ego, czyli Harry Potter i Kamień Filozoficzny, ma już niemal 20 lat. 20! To jest absolutny fenomen i nie ma tutaj co ukrywać i nie ma co udawać. J.K. Rowling stworzyła zupełnie inny standard literatury dziecięcej. Najwspanialsze jest tutaj to, że Harry jest absolutnie uniwersalny i każdy znajdzie tutaj cząstkę siebie sprzed lat, nawet po tych 20 latach, już jako dorosły czytelnik. Harry łączy kolejne pokolenia, bo to opowieść o dorastaniu, o przyjaźni, o inności i o zmaganiu się ze swoimi słabościami. Oczywiście jest to także opowieść o magii i o najczystszej formie walki dobra ze złem, jaką można sobie wyobrazić. A to wszystko dlatego, że sam wiesz kto wraca i już czai się w cieniu. Wiadomo, że Harry Potter to już dzisiaj jest marka warta kilkanaście miliardów dolarów. To setki milionów sprzedanych egzemplarzy książek na całym świecie, to kultowe ekranizacje, to strona Pottermore, to jeden z najbardziej aktywnych fandomów na świecie i do tego niesamowite uniwersum, a nawet park rozrywki. Ale czy wiecie, że Harry Potter to także nie lada kontrowersje? Być może nie zdziwię tutaj aż tak wielu czytelników, ale może kilku tak, bo Harry Potter do dzisiaj jest w niektórych miejscach zakazywany. Za wykorzystywanie magii, za czarodziejstwo, za przemoc, za brutalność i za inne cuda, ale najważniejsze i tak pozostaje tutaj to, że Harry Potter pozostaje największym cyklem ostatnich lat. Harry? No?
Co tam chowasz w kieszonce? Kamyk. Psychologiczny. Ja już wiem, że chyba nie do końca muszę was tutaj przekonywać, ale wciąż tradycji musi stać się zadość, czyli trzy powody, dla których warto pożyć, warto trafić do tego cudownego świata magii i poznać Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny J.K. Rowling, szczególnie w tym rewelacyjnym wydaniu. Po pierwsze, Hogwart. Bo któż z nas nie marzył o otrzymaniu listu do Hogwartu, a tu nagle starość nadeszła, a listu nie ma. Bo Hogwart to miejsce niesamowite, pełne magii, pełne sekretów i tajemnic przeszłości, nie tylko tych dobrych. Po drugie, magia. J.K. Rowling pozwoliła nam uwierzyć, że gdzieś tam jest ten równoległy świat, gdzie magia jest prawdziwa, gdzie można krzyknąć na przykład Alohomora i otworzyć każde drzwi. No prawie każde, no bo tych w Gringocie to już niekoniecznie. Po trzecie, ilustracje Jima Kaya. To nowe, ilustrowane wydanie, które trafiło w moje ręce, to jest naprawdę prawdziwa perełka. I najfajniejsze jest to, że kolejne tomy mają teraz wychodzić co roku. I cóż ja wam tutaj mogę powiedzieć? Jest to mój wielki powrót po latach do literackiego Harry'ego, dlatego że maraton filmowy robię tutaj co roku i naprawdę cudownie było powrócić do tego niesamowitego świata. Z Harrym wiążą się moje lata gimnazjalno-licealne, więc mogę sobie tylko wyobrazić, jak wspaniałym musi być odkrywanie tych przygód i poznawanie Harry'ego w dzieciństwie zupełnie od nowa. Nie ma co ukrywać, jest to piękna i uniwersalna przygoda. To magia w najczystszej postaci, niesamowitość opowieści i perfekcyjna ucieczka do innego świata. J.K. Rowling pozwala uwierzyć, że wszystko jest możliwe, że można z podniesionym czołem stawać naprzeciw przeciwnościom losu i walczyć z przeznaczeniem. Czy polecam? Oczywiście, że polecam i chyba jest to już najjaśniejsze pod słońcem. Po Harry'ego warto sięgać nie tylko w dzieciństwie, ale także po latach, dlatego że J.K. Rowling ukryła wiele fajnych smaczków dla dorosłych czytelników. A na dokładkę, to nowe wydanie Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego z ilustracjami Jima Kaya to prawdziwy, cudowny smakołek i perełka do podziwiania i oglądania. No to co? Kto z was ma ochotę? No właśnie, bo czas na konkurs! I księgarnia internetowa Platon24 przygotowała dla was te trzy cudowne egzemplarze Harry'ego. A co trzeba zrobić, żeby wygrać jeden z nich? Mam dzisiaj dla was zadanie kreatywno-magiczne. Uwaga! Wymyślacie własne zaklęcie! Tak, własne zaklęcie! I może być to zaklęcie praktyczne, na przykład takie jak Alohomora, albo zabójcze jak Avada Kedavra. Albo może być też jakieś przekleństwo, może być klątwa, albo urok. Swoje odpowiedzi piszcie w komentarzu pod tym filmikiem, albo w komentarzach na blogu pod tekstem. Konkurs trwa przez tydzień, do piątku 5 lutego do północy i na dniach wybiorę najciekawsze zaklęcia i nagrodzę Harrym. I to wszystko na dziś! Za Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny J.K. Rowling raz jeszcze dziękuję księgarni internetowej Platon24, a wy moi kochani pamiętajcie, że po więcej Harry'ego koniecznie zajrzyjcie na bloga. I pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads i oczywiście pamiętajcie o blogu Wielkiego Buka. A my, moi drodzy, widzimy się już chyba jutro. Do zobaczenia! Pa, pa!